masz samochód z napędem hybrydowym, pamiętaj, że silnik spalinowy pracujący w tym układzie pracuje w bardzo trudnych warunkach. Silnik spalinowy pracujący w układzie hybrydowym bardzo rzadko osiąga wysoką temperaturę. To znaczy, że w zasadzie przez większy czas swojej eksploatacji jest niedogrzany. Powoduje to odkładanie się w układzie olejowym dużej ilości zanieczyszczeń. Mało tego, paliwo, które trafia do układu olejowego, powoduje zakwaszanie się tego oleju. Więc w relatywnie niedużym przebiegu ten olej zużywa się czasami zdecydowanie bardziej niż w klasycznym napędzie. Ten konkretny egzemplarz jest eksploatowany w mieście, czyli w naturalnym środowisku dla samochodu z napędem hybrydowym. Jego przebieg od ostatniej wymiany oleju to jest około 11,5 tysiąca kilometrów. Co istotne, producent przewiduje tutaj wymianę oleju po 15 tysiącach kilometrów. Za chwilkę pokażę Wam, jak po tych 11,5 tysiąca ten olej wygląda. Zwróćcie uwagę na to, że olej pomimo przebiegu rzędu 11,5 tysiąca kilometrów jest dość mocno zużyty. To ewidentnie świadczy o tym, że silnik spalinowy pracujący w napędzie hybrydowym pracuje w bardzo trudnych warunkach. Pamiętajcie o tym, żeby wymieniając olej zrobić czyszczenie układu olejowego za pomocą środka Liqui Moly Engine Flush.